Środowy wieczór spędzony w kinie na projekcji filmu Zabawa, zabawa oraz spotkaniu z dr Ewą Wojdyło-Osiatyńską, psychologiem i terapeutką uzależnień, Lucyną Bialik-Januszewską, również terapeutką, i Iloną Felicjańską, modelką dotkniętą chorobą alkoholową. Odarł kobiecy alkoholizm z mitów i stereotypów. Nie pozostawił złudzeń. Alkoholizm dotyka kobiet niezależnie od ich pochodzenia, statusu materialnego, jakości życia, doświadczenia, osiągniętych sukcesów czy ilości porażek. Zarówno pani prokurator, jak pani profesor pediatrii, nawet jak ta dziewczyna, studentka, która pracuje w korporacji, one pokazują, że alkoholizm, uzależnienie od alkoholu jest demokratyczne. Filmową opowieść Kingi Dębskiej o trzech kobietach sięgających po alkohol ekspertki uzupełniły wieloma istotnymi faktami. Kobiety się uzależniają szybciej od mężczyzn. Ja przez kilkadziesiąt lat pracy z osobami uzależnionymi i przez właściwie 30 kilka lat pracy w Instytucie Psychiatrii w Warszawie w Ośrodku Terapii Uzależnień, w ośrodku koedukacyjnym, gdzie kobiety również były, widziałam na samym początku, w połowie lat 80. mniej więcej, kiedy zaczęłam tam pracować, mniej więcej była statystyka taka, jedna kobieta na trzech mężczyzn. Albo jeszcze ta proporcja była mniejsza. Powiedzmy 20% kobiet w stosunku do pacjentów mężczyzn. Teraz w wielu wypadkach ta granica przesunęła się bliżej połowy aż. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy uzależnionych kobiet przybywa, czy też po prostu częściej sięgają po pomoc. Zaprzestanie picia to jednak dopiero pierwszy krok na drodze do sukcesu. Ale ta droga jest i długa, i trudna. Tak jak zazwyczaj nie mam trudności z mówieniem, tak dzisiaj boli mi głowa i odczułam ten film do szpiku kości. Bo każda z tych historii była moją historią. Może nie dokładnie, może nie idealnie, ale w każdej z nich przeglądałam się. Było to o tyle trudne, że byłam w nawrocie choroby całkiem niedawno i całkiem niedawno byłam na kolejnej terapii. I niedawno przestałam znów pić, bo znów wybieram trzeźwość. Za każdym razem mam nadzieję, że nie będę miała nawrotu, ale już wiem, że ile ktoś powiem nigdy, to życie się śmieje ze mnie. Wiele uzależnionych kobiet wciąż wręcz boi się tak zwanego odwyku. Dlaczego? Bo wstyd. Wstyd się przyznać, wstyd się leczyć. Tej choroby trzeba się bać, ale nie trzeba aż tak wstydzić, jak się wstydzimy, zwłaszcza my kobiety. Dostaję wiele listów od kobiet, które płaczą, że za chwilę zostaną im zabrane dzieci, ale one nie pójdą na terapię, bo się wstydzą. Więc pytam, wybierasz wstyd, czy wybierasz być z dziećmi? Tyle, ile będę mogła, ile będę miała sił, bez względu na to, jaki będzie hejt, jaka będzie krytyka, ile razy będzie chciano mi, będą chcieli zamykać mi usta, będę mówiła nie, nie przestanę o tym mówić. Ten film pokazuje, że tak, że warto mówić. Warto dawać siłę, choćby jednym słowem, gestem czy przypomnieniem. Tak, jestem osobą uzależnioną, jest to choroba demokratyczna, ale to nie znaczy, że jestem gorsza. Alkoholizm jest chorobą, a choroba nie jest zależna od woli. Chciałabym, żeby w końcu w naszym kraju również zaczęto tę chorobę traktować jak chorobę, bo wielokrotnie stykam się z tym, że mówi mi się, przecież to jest twoje, widzi mi się, przecież po prostu można przestać pić. Tak, łatwo powiedzieć. Ten film pokazuje, jak trudno przestać pić. Ja też wiem, jak trudno przestać pić. Jak bardzo chciałam, jak krzyczałam, jak płakałam, podobnie jak bohaterki tego filmu, i sięgałam znów po kieliszek. Tak, ta choroba jest jak rak, jak nowotwór duszy, serca, który złudnie mówi nam, że będzie lepiej, ale tylko na chwilę. Ilona Felicjańska, od lat zmagająca się z uzależnieniem, tak mówi o chorobie, leczeniu i korzyściach z niego płynących. Oczywiście mogę powiedzieć, że winna jest moja mama, mój tata, którego nie znam, moja mama, która też nie dała mi takich fundamentów silnych. Tak, mogę zwalać na wiele osób, mogę mówić, że to przez mojego męża. Oni wszyscy w jakiś sposób przyczynili się do tego, że piłam, ale teraz już wiem, że to ja piłam, że nikt mi tego alkoholu nie wlewał. Piłam, bo nie umiałam, bo nie potrafiłam i to chcę mówić. Każda z nas może się nauczyć żyć,
nie umiałam żyć. W tym momencie mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna za tę chorobę. Bo dzięki tej chorobie poszłam na terapię i otworzyłam oczy. I zobaczyłam, że pomimo tego, że jestem chyba dorosła, to jestem kompletnie niedojrzała. I dzięki terapii zaczęłam uczyć się dojrzałości. A ponieważ usłyszałam, że abstynencja to nie to samo, co trzeźwienie, to zaczęłam trzeźwieć. Czyli zaczęłam chodzić i pytać. I zachłysnęłam się tym, jak dużo można się dowiedzieć. Jak życie może być łatwiejsze. Pokonanie wstydu i podjęcie decyzji o leczeniu nie jest łatwe, ale skłonienie uzależnionego do leczenia zdaje się być równie trudne. Nic bardziej mylnego. Rodzina może zrobić najmniej, ponieważ rodzina kocha. A jak kocha, to razem z uczuciem miłości wiąże się wybaczenie, wyrozumiałość, cierpliwość, pragnienie niesienia ulgi. Tych wszystkich rzeczy, które dlatego, że kochamy, to jest to naturalny odruch. I nie można się winić za to, że człowiek nie podchodzi w sposób surowy. Najszybciej można pomóc, gdy osoba, która ma problem alkoholowy, w ogóle nie używamy słowa alkoholik, tylko osoba, która nadużywa, ma problem alkoholowy, jeżeli reaguje społeczeństwo, policja, pracodawca, to jest najlepsze miejsce, gdzie jak będzie pan miał pracownika, o którym pan ma niepokój, jak on tam pracuje niedobrze, raz się spóźnia, nawala, potem nadrabia, to pan prosi go i mówi, słuchaj kochany, nie wiem jaki ty masz problem, bo to nie jest moja specjalność, ale tu jest wypowiedzenie z pracy, popatrz, bez daty. Jak nie pójdziesz do fachowców, możliwe, że to jest górna szóstka, która cię boli, możliwe, że masz w domu problem z dziećmi, to też od tego są specjaliści. Masz ty iść i załatwić problem. I jak nie pójdziesz, a ja będę obserwować, jak pracujesz, jak nie pójdziesz, to ja tu tylko datę wpiszę. Obok społecznej interwencji za niezwykle istotną specjaliści uznają również żelazną konsekwencję wobec pijącego. Drugi rodzaj interwencji to jest sąd. Ale nie tak jak u nas, że sąd zobowiązuje do leczenia, co jest potem plagą naszą. Bo przychodzi ktoś i mówi, sąd mi kazał przyjść, ale ja mam to w nosie. I my co robimy? My musimy go wypisać, bo on nam rozwala nam całą pracę. Czyli nie ma być za to, że ktoś pije, bo u nas sąd kieruje, jak ktoś pije. A u nas picie jest legalne, proszę Państwa. Za co sąd może? Za popełnienie pod wpływem alkoholu jakiegokolwiek wykroczenia. Ktoś, ja wczoraj wieczorem widzę na głównej ulicy odwrócony tyłem mężczyzna, paru kolegów stoi obok, oni się chwieją trochę i odwrócony tyłem do ulicy mężczyzna załatwia się pod murem. To jest wykroczenie. Taki czyn to nie jest wielka kara, nie więzienie, nie. Natomiast jeżeli on to robi pod wpływem alkoholu, to wtedy sąd odpowiedni, to nie musi być karny, ale jakiś rodzaj sankcji, policja, nie tyle mandat mu dać, ale go skierować na resocjalizację, bo to, co robi, jest, nie, jest antyspołeczne, to tak się nazywa. To nawet nie jest kara, tylko trzeba go nauczyć. A jeżeli on powie, no tak, ale jak ja jestem podpity, to ja nie mam czasu, to zanim dojdę do domu, to wtedy się mówi, aha, to znaczy, że ty z powodu alkoholu masz problem. A ktoś, kto ma problem z powodu alkoholu, dowolny, to ma problem alkoholowy. A jak ktoś ma problem alkoholowy, to się nadaje do leczenia. Jak żartobliwie podsumowała dyskusję dr Ewa Wojdyło-Osiatyńska, trzeba osobie mającej problem alkoholowy
dać propozycję. To jest tak jak w filmie Ojciec Chrzestny, może Państwo pamiętają, tam pojawia się kilkakrotnie fenomenalne motto czy hasło. To jest propozycja nie do odrzucenia. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki inicjatywie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.